Simoneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony i gramy tym razem w ramach wieczorku z wampirem w coś nowego, co wyszło w grudniu, czyli 9 grudnia bodajże. Jakiś kolejny wampirkowo podobny tytuł, taki dosyć ciekawy z tego, co tak spojrzałem po screenach, po filmiku jakimś trailerze i postanowiłem sobie spróbować, bo taką paczkę ostatnio kupiłem na promocji jakąś. A też chciałbym trochę popróbować tych wampirkowych więcej, bo jeżeli mi czas pozwoli i siły, to chciałbym w styczniu się zabrać i zrobić taki filmik podsumowujący wampirko-podobne gry z ostatniego roku, bo ta jakby ten styl, ta nowa rodzaj gry dopiero co tam wyrósł na wampirkach tak naprawdę w styczniu, tak więc mieliśmy cały rok jakby w popularności tego gatunku nowego i wyrastały te gry jak grzyby po deszczach, czasami gorsze, czasami lepsze. Jeszcze nie wiem, w jakiej formie zrobię to takie podsumowanie, ale zastanawiam się, czy tam jakąś tę tier listę może zrobić, czy coś. Oczywiście tam będą tytuły, które grałem i na kanale, i być może próbowałem poza kanałem, ale nie dawałem odcinka, bo też takie się zdarzały, jakieś demko może tam próbowałem. Oczywiście będzie to wymagało troszkę ode mnie też czasu, bo chciałbym też te wszystkie tytuły pozbierać w kupę. Jeszcze też zagrać sobie tak po prostu nimi, żeby sobie przypomnieć, jak ta gra wyglądała i czy coś tam w ogóle się zmieniło tak dalej. I taki filmik myślę, że no spróbuję zrobić. A tymczasem sprawdźmy tą wampirko-podobną grę. Chrono Survival. Dosyć już tu widzę. Jest troszkę achievementy tu mamy. O proszę bardzo, jakieś duże postaci w ogóle mamy. A nie, to są bossy. Okej. Postacie chyba mamy tutaj. Jest ich, patrzcie, 3... 12 z tego, co widzę. Oczywiście to jest Early Access, to też może tutaj się wszystko zmieniać. Sklepy tutaj też mamy, gdzie będziemy mogli sobie kupować jakieś fajne rzeczy. Zaklejnoty, których jeszcze nie mamy. Tutaj, proszę bardzo, tu coś za monetki. O, tu możemy fajne kupić. Convert Shard into Gold. A, możemy sobie zmieniać kryształki na złoto, albo na odwrót. A po co nam w takim razie monetki? Jak to wszystko możemy kupić za złoto? Nie wiem, może się dowiemy za chwilę, tak więc róbmy nową grę. No mamy tylko jednego bohatera, rycerza. Z mieczykiem, z tego co widzę. No to co? Lecimy. O, można sobie już też zmienić. No nie, normal. Ja to pierwszy raz gram, chłopie. To mnie nie wpakowuj mnie na harda. Lecimy, nowa gra. Jaka muzyka. Super. O. I co, a tutaj mogę coś? A, mogę coś, czekajcie. Ciekawe, bo tutaj widzę. Że możemy wybrać tu takim ścieżkę, jak jest w roguelike'ach, nie? Możemy sobie na plażę, możemy sobie tutaj pójść ścieżką albo do jaskini jakiejś. A to pójdźmy do tej jaskini, a co? Będziemy się tam pszanić. Cyk! Możemy sobie też jakąś koniczynkę wrzucić. I możemy wystartować. Cyk! To jest fajny też pomysł, takie pomieszanie trochę. Czyli coś nowego przynajmniej. No dobra, mamy poruszanie. Mamy. O, time stop. A, tylko nie mogę tego używać zawsze. Dobra, mamy jakieś kryształki. No, chłopie. Widzę, że ty na razie to tak bardzo wolno to machasz tym mieczem. Muzyka. Czyli strzela w jakimś randomowym kierunku. I usypia? Strzała. Sobie strzela w najbliższego wroga. 100% meditation. Aha, czyli tu chyba
Meditation. Aha, czyli to medytacja nam się włącza jak przez tam ileś sekund się nie ruszamy. Bumerang. Rzucamy i on wraca sobie do nas. Jak wraca, to zadaje podwójne obrażenia. To nie wiem. Może spróbujemy z bumerangiem. O, proszę bardzo. Jak wraca, to podwójne obrażenia. Pięknie. O, czyżby tu jakieś... muzykę już mieliśmy w dużo noży, czyli po prostu... A, czyli to jest tak podobne jak w wampirkach, czyli rzucamy noże przed siebie. Takie średnie. To też mieliśmy Dark Spiral, sobie lata. Weźmy sobie strzały oczywiście. Tu jest szansa, że... te strzały to tak... Widzę. Dosyć... Często. O, mamy jakąś skrzyneczkę. I mamy też koniczynkę. Losowanko. Cyk. Damage. Okej. Okay. Dobra, jest dobrze. Widzę, że tu nam to zwiększa moc miecza. A może bumeranga byśmy sobie ulepszyli? Damage. Pasz, czyli odpychanie. Nie, no weźmy sobie damage. Wiesz, może odpychanie też by się przydało. O, ten łuk jest dobry, widzę. Coś, jakiś, co? A dlaczego? Coś, jakieś zdarzenie. Ej, to mi się już podoba, że tutaj jest... No jednak coś innego, nie? Czyli patrzcie, macie jakieś zdarzenia. Takie, że... No, zasadza wam płot, przez który nie możecie przejść. Ja bym sobie chyba się zastanowił nad tym. Critical damage plus 50%. Dobra. Dobra. Te jakieś ślice są tak słabo widoczne. Ale mam nadzieję, że na nich nie wpadniemy. O, a tu możemy sobie damage bumeranga zwiększyć. Albo... Count. Increase number of create. To jeszcze nie bardzo jeszcze rozumiem, czyli co, zwiększa liczbę wytworzonych noży? Efektów tego miecza? Deals every second. A, to podpalenie, to takie całkiem dosyć ciekawe. Rozmiar, no to wiadomo, że rozmiar ma znaczenie, to sobie zwiększmy mieczyk. Idziemy jak... O, tu hamburger. Ja też, czy tutaj można mieć jakąś opcję. O, widzę, że te twardziele są tutaj. Jakąś opcję też znajdzie, jakbyśmy sobie szli, nie? Ja bym nie chciał iść, bo tutaj mamy skrzyneczkę. Ciekawe, czy tutaj jest też taka opcja, że trzeba wytrzymać te 30 minut. To tu mamy piromancja, czyli atakujemy, podpalamy jakiegoś wybranego wroga i 100% szans na podpalenie jest. Spróbujmy to podpalenie. O, kogoś podpaliłem, tylko nie wiem kogo. Skrzynka chce mnie zjeść. Ale jaja. No wiecie co? Ale mnie zrobili. Zwiększył swoje możliwości naszego bumeranga. Oczywiście. O! Jakieś znowu zdarzenie. Jakieś coś złego nas tu chce ten. Dawaj skrzyneczkę. O! Regeneration Potion. O! I to mi się podoba. Czyli co? Będziemy regenerować życie. Jakieś monetki tutaj. O nie, jakaś czacha. Panowie, proszę się uspokoić. Piromancję możemy sobie zwiększyć na drugi level, albo co to, slajma. Sumujemy dwóch slajmów, które sobie atakują wrogów naszych. No to takie całkiem też fajne. Albo możemy wilka.
A, to można takiego summonera zrobić, proszę bardzo. Ale zwiększmy sobie piromancję do kolejnego poziomu. To może też być fajna opcja. Czy to jest skrzynka prawdziwa? A nie taka... O, regeneracja. Tak, poproszę. Ej, jest... Kurczę. Powiem szczerze, że jestem tak trochę... Nawet miło zaskoczony, bo myślałem, że to będzie jakaś kolejna taka... Takie gunwo. Podobne ten, a jednak tutaj mają na siebie pomysły w tej grze, które no mi się podobają, powiem szczerze. A Water Priest. Co? Ktoś ten mnie tutaj? A co to? Burze. Burze. Randomowych atakujemy. Ej, mogą takie ciekawe efekty dosyć. Możemy wilka, możemy slimy. Czy pójdziemy w tę burzę? Czy może jakiegoś sumona? Może wilka sobie przywołamy. A proszę was. Wow, ten wilk to jest dobry. Patrzcie, co on robi. Że on wszystkich tu żre. O, dobra, już go nie ma. Szkoda. A nie, jest. Żryj ich, mój wilczku kochany. A ja będę zbierał pieniądze. I expy. Tam jakiś czarny expy chyba widzę. Może byśmy tego wilka sobie z... Albo po prostu miecz? Miecz? Cooldown? Tak. Bo na mieczu mamy najwięcej też efektów. Jakichś takich... Lepszych. To myślę... O! Armaty! Co to ma być? Armaty strzelają! No dobra, podobało mi się, że są takie jakieś takie fajne dodatkowe efekty, które no utrudniają troszkę, wiadomo, grę. O, wilka może sobie ulepszmy, o. Wilku, gryź ich. Bierz ich. A, bo my już mamy tak naprawdę, chyba widzę z tego, co widzę, wszystkie skille, bo macie w lewym górnym rogu jakby możliwość 5 skilli zrobienia. Ej, ale ten mi się nie podoba, bo on ma jakieś... Jakąś latarnię zdobyłem, czy coś takiego. O, widzę, że wilku daje rady. O, a co to? Jakaś pani ma... co ty? Za życie? O, sacrifice, tak. Czyli ona za życie, jak my sobie sacrifice'ujemy ją, czyli poświęcimy trochę życia, da nam coś. Może nam dać skrzyneczkę. Creates a mega chest now at the beginning of each... Czyli na każdej lokacji nowej daje nam to skrzynkę. Całkiem ciekawa opcja. Armor. No to armor to bym tych chciał. Więcej światła. Weźmy sobie ten armor, co? Święcimy trochę życia, ale będziemy mieli armor. Dobra. Tu mamy coś do wilka, jakieś ulepszenie. Cooldown, czyli szybciej się go przywołujemy. Mamy też do miecza podpalenie. Mamy też odpychanie i mamy też bumerangi, jakbyśmy to ulepszali. Dobra, niech będzie, że wilka szybciej przywołujemy. Cyk. Dobra, bo tam widzę dużo skarbów fajnych. Wąt, paskudo. O, i jest nam też armorek się zwiększył. Tu jakieś mamy coś, jakiś nowy item, waza. Czyli, czyli możliwość zdobycia czegoś bardziej rarity nam się zwiększa. Grafika w ogóle to mi trochę przypomina Tom. O, piraci atakują. Gdzie, z której strony? O nie, a to piraci atakują, to jest to. Że mnie tutaj próbują zejszczelić. Dobra, już nie ma ataków piratu. Ojojoj, może wilka zwiększmy? Tak, dajmy wilka. Dwa wilki. No to dwa wilki to jest, wiecie już. Power. Dobra. To my tu zdobywamy. Możemy więcej... Strzał, więcej bumerangów.
albo więcej piromancji. Więcej szczęk, ale ten cooldown też by był fajny. Dobra, cyk. Dobra, podoba mi się, że ta gra ma też jakiś swój pomysł na grę. I taki dosyć fajny możliwość zdobywania. No nie wiem, może bym też spojrzał. Dobrze. Dobrze. Tam jest gdzieś jabłuszko. Czemu bym? O! To było to jabłuszko? To jabłuszko to zrobiło? Tam w ogóle miecz widzę jakiś w kamieniu. No może właśnie wilka sobie ulepszymy? Bo te wilki są dosyć spoko. O to? Co to? Czy ja mogę to zabrać? O, płot. Na szczęście nie działa on na nasze wilczki. Czy ja mogę więcej sacrifice'u zrobić tutaj? Widzę, że mogę. No nie wiem, spróbujmy. Skrzynkę. Co to mi zabiera hapsy? Tak. Enemies. O. I cyk. No nie wiem, spróbujmy. Aha, to chyba, ale to chyba nam zmniejsza max HP, nie? Bo nie wiem, bo nie widzę efektu jakby... Rarity możemy też zwiększyć. Zwiększmy na pewno z... O, wielkość ma znaczenie. Tak? Nie wiem, może powinienem też... O, w ogóle tu widzę, że coś mi pokazuje też. O, proszę bardzo, wilczek. Cooldown. O. Jestem pokonany. No dobra. Nie zauważyłem, kiedy mi się to stało. O, porozmawiaj z Blacksmithem. No dobra, ale to co? I to... i mamy 5 na 5 klejnotów. No dobrze. Ale to coś możemy w ogóle zrobić z tymi klejnotami? Może w ogóle... Blacksmith. Elder. Misty. Bo tak... Mam 5 na 5 klejnotów, ale... Czy my możemy cokolwiek zrobić tutaj? To tak średnio. Bo nie mamy aż tylu klejnotów. Tutaj też nie. To możemy sobie na kasę wymienić, tylko czy to ma jakikolwiek sens? Nie wiem. Cyk, 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 cyk. No nie, mamy 25 jakby monetek. Tak. Ale... O, mamy Water Priestess, żeśmy odblokowali. Dobra, spróbujmy sobie też teraz tym wodnym księdzem. New game. Let's go. Okej. To pójdźmy może teraz, bo tu byliśmy, to może teraz pójdźmy sobie jakiś, nie wiem, na jakiś goblinów tutaj, proszę bardzo. Tutaj może nam jakąś nową mapkę po prostu sobie zbadamy. O i na początku mamy sobie od razu już kupę możemy sobie zabrać i będziemy mieli mniej wrogów. Long clock, ale duration. A co to nam daje duration? Aha, czyli efekt pewnie takie coś jak empty tom bodajże? Nie, to było nie, to nie empty tom. Bo empty tom nam zmniejszał... no, zwiększa po prostu efekt jakiegoś czegoś. Skill in Raisin Arundel. For each empty
item slot. Aha, to nie, bo ja chciałbym... Zresztą na początku było dosyć spoko, bo to na początku za każdy wolny slot z itemu macie większy damage, nie? Ale ja bym sobie to wziął. Long clock. Jakiś grób widzę. Czy ja mogę coś zrobić z tym grobem? Nie. Cyk. Experki. Słuchajcie. Gobliny. Czy was pogięło? Proszę za mną nie chodzić. A, czacha. Czacha dymi. Cyk, proszę bardzo. Miecz możemy sobie zrobić. Możemy sobie... Krita. Znaczy znowuż ten... szały. Albo możemy sobie lighting, albo piromancję. Znaczy, tak pomieszać elektryczność z wodą. To wiadomo, jak to się kończy. Coś tam wybucha faktycznie. A może teraz sobie jeszcze slajmy przywołuj. O, przywołamy. Cyk. O, skrzyneczkę widzę tam. Watershot. A, to mamy już watershot, tylko możemy sobie zwiększyć poziom tego watershota. Okej. Okay. Chętnie. I jeszcze lighting sobie zwiększyliśmy tutaj skrzyneczką, proszę bardzo. O, jabłko. A to jabłko to jest chyba... A nie, zjedliśmy tylko jabłko. Kurde. Jak tu wszystko pada? A może slajmy? Damage slajmów? O, rozmiar. Rozmiar ma znaczenie. Przecież, nie? O, płot mi postawili. No i nie trzeba było. Nie trzeba było. Podejdź no do płotu. Cyk. O, coś tam jakby leży. Czy może wilka sobie ty też weźmiemy jako przywołańca? A to jest wszystko już... Dobra, weźmy sobie znowu wilka. Pójdziemy tak mocno w... O, tu widzę jakiś item. Coś... Coś się zebrałem, ale... O! Ej, halo! Weź wilki, czy tam slajmy, weźcie tego gościa ode mnie, bo jest taki jakiś dziwny. Cyk. No i więcej watershotów. Ło, panie, ale to się teraz na wszystkie strony rozpieprza. Więcej slajmów. No, coś tu, jakąś kiełbaskę, czy co to jest? A, glizda. Plus 10% wrogów. A niech będzie. Więcej wrogów, więcej expa. Dobra, tam coś jeszcze widzę wrogu, jakiś fajny itemek. O, pokonany, mega chest. A może tak ten Dark Spirit też spróbujemy, co to jest takiego? Niech będzie. Nie wiem, czy to gdzieś widać, ten... O. Bo chyba shurikeny to nie są moje. Ała, oberwałem shurikenem. Ała. Idziemy do mega chestu. Size and damage. Ale cooldown się zwiększa. Tak nie za bardzo bym powiedział. O, rozmiar ma znaczenie. Tak więc większe wilki, poproszę. O, to jakiś magnesik. O, wszystkie expy do mnie. Tak, poproszę. Freeze. Czyli to coś ma szansę zamrozić. Cooldown. To nie. No, zmniejszymy może. O. Aha, ta skrzynka się otworzy, kiedy
chyba będziemy mieli 3 minuty przetrwamy, tak? Dobrze rozumiem to? Cyk. Większe wilki. To już taka watacha porządna. Proszę bardzo. I może... O, damage. Wilka sobie może jeszcze zlevelować. Jak już mamy duże wilki. To wydaje mi się, że to tak wygląda, jakby to miało być... O. Nie. Nie bardzo rozumiem, jak mam tą skrzynkę otworzyć, szczerze powiedziawszy. Zastanawiam się. A tam jest jakiś jeszcze ser też. Może ten ser byśmy wykorzystali. Cyk. Nie, ale ten mak mi się podoba. O, stinky cheese. Burger. Ale to chyba tylko, żeby ten się uleczyć, coś mi się wydaje. A mamy tutaj normalną skrzyneczkę. Cyk. Aha, no, normalna skrzyneczka, która gryzie w tyłek. Tu coś mieliśmy. Dobra. O, jakaś pukawka. A nie, to bandana. O, zwiększa liczbę elitarnych przeciwników. No dobrze, spróbujmy w takim razie. Kurczę, nie wiem, nie rozumiem, jak działa ta skrzynka, szczerze powiedziawszy. Damage and size. No to tak. Nie rozumiem, w jaki sposób... Ojej, jakiś tutaj się zablokowałem. O, a tutaj? Aha, tu muszę po prostu wybić. Jak chyba najwięcej w obronie. Jezus Maria, czachy mi się ciągle pojawiają. O, jest zero. Mega chest. Proszę bardzo, możemy sobie okulary zabrać, gdzie nam krita zwiększy. Tu nam zmniejszy speeda. To nie, to my nie chcemy. Nie chcemy wolniej biegać. Property incoming damage, czyli zmniejsza damage? Grass armor. Taki zielony jest tutaj Grasabro, widzę. O, HP Regen i Max HP. To bierzemy to. Czyli ja chyba to rozumiem tak, że faktycznie... Dobra, tu nie rozumiem tej skrzynki tylko. Ja mam z nią zrobić. Ale na pewno rozumiem tą skrzyneczkę. Idźmy w wilka. Cyk. I jeszcze lighting nam się ulepszyło. Może my musimy stać przy niej przez 3... Ale to przez co? No raczej nie, bo on też tam nic nie robi. Kurczę, no nie rozumiem czas... W ogóle nie rozumiem, co trzeba zrobić przy tej skrzynce, nie? To mnie troszkę martwi. Nie powiem, że nie. Op, tutaj mnie biją. Bieramy expa. Cyk. Abyśmy tu slajmów oczywiście. Ulepszmy. O, tu widzę w ogóle... O, tu chyba mamy kogoś, co możemy... Za pieniądze kupić. A ile mamy tych pieniędzy w ogóle? Gdzie to widać? A, pytanie. Właśnie pytanie. Gdzie to widać te pieniądze? A, tam 233 w lewym dolnym rogu. Czyli co? Możemy sobie na przykład armora sobie kupić. Bardzo chętnie. Cyk. Możemy sobie kupić z cooldown zmniejszyć. I 62 nam zostało, czyli już więcej nic nie możemy kupić. O, ale nie, tu już nie chcemy. O, tu coś mamy. Koniczynkę, jakiś worek. Tu jeszcze coś. Cyk.
O, ale pieniądzarów. Jakiś kolejny efekt też będziemy mogli kupić, bo już mamy wystarczającą ilość pieniądzarów. Szansa na podpalenie. O, rozmiar ma znaczenie, ale to nie możemy kupić, bo jeszcze mamy za mało pieniędzy. Jeszcze. No jeszcze jedną monetkę. Jeszcze jedną monetkę. Dziękuję. Szybko. Kupujemy. Rozmiar ma znaczenie. I idziemy stąd. Bo mnie zaraz tutaj stłamszą w tym rogu. Cyk, cyk, cyk. O, level up. I co my tu możemy? Cooldown. Pójdźmy w te wilki. Zmniejszymy im cooldown. A tam widzę jakąś skrzyneczkę w ogóle jeszcze też. O, cyk. Armor nam zwiększyło. Musimy się cały czas ruszać, bo te ciągle pałąki nas próbują stłamsić. To mi się nie podoba. Zastanawiam się, co trzeba spełnić, żeby przejść na kolejny etap. A może tu, o, to pozbierać. O. Zatrzymałem czas. Właśnie, czy ja mogę? Mogę. No, mogę też biegać. Dobra. Damage wilków, no to tak, no. Dobra, nie. Nie gryźcie mnie. O nie. To jest, smaria, ja tutaj... Aha, to można... przyspieszyć. O, shurikeny. Nie. Nie ruszcie mnie. Żyję jeszcze. To nie. Damage od tych. Może. O. Czy nam się udało właśnie przetrwać? Czy co my zrobiliśmy? Summon power. No to tak. O. Co my tutaj zrobiliśmy? Cooldown. Red bandana. Czyli więcej elitarnych. Może... dobra. Pójdźmy w to. Voodoo doktor. O nie. Chłopie. Proszę mnie tutaj nie bić. Idziemy po Stinky Cheese. Bo chyba potrzebujemy trochę leczenia. Chyba to jest boss, coś mi się wydaje. Nie. A to jest ten Voodoo? Ła, kulką mnie. Bierzcie go. Voodoo doktor już ma coraz mniej hapsów, tylko ja też mam coraz mniej hapsów. I to mi się nie podoba. Ała, kulka. Dobra, mogę też zatrzymać sobie na chwilę czas, żeby uciec. Gdzie jest ten Voodoo? Voodoo people. Dobra, chwilkę. Dobra, wilki. Bierzcie. Dobra. No nie. Voodoo doktor padł. Możemy sobie zwiększyć jeszcze ability slot. To jest dosyć... O, i na item też może... To jest całkiem fajna taka opcja. Powiem szczerze. Podoba mi się to. Podoba mi się to. Możemy jakiś czerwonego maga. Żeśmy odblokowali. To co? Idziemy dalej. Teraz tak, możemy tylko chyba iść tutaj. Tak? Bo mamy strzałkę, widzicie, taką, że możemy tylko podwodne rzeczy dla podwodnego, podwodnej postaci. A to co to jest to?
Restrict Beef. Można sobie zwiększyć szanse chyba na jakieś zdarzenia. Tego co widzę. Dobra, startujemy. Lecimy pod wodę. A że ja się czuję jak tutaj ryba w wodzie? To jest elegancko. Cyk. Padać po czwary. Niu, niu. Size. A, większy rozmiar. To wiecie, no rozmiar ma znaczenie. Tak jak już powtarzam, to po raz dziesiąty, a przynajmniej w grze. Już mi jakieś czachy chcą zaatakować. Proszę bardzo. Stinky cheese, tam gdzieś na dole jest. O, skrzyneczka. Ja skrzyneczkę to ja bardzo chętnie. No ale nie taka. Dlaczego te skrzynki mnie atakują? Dobrze. Wyrzuciła skrzynkę jakieś buty. Speeda nam to zmniejszy. Zwiększy nam to defensywę, ale speed... Nie, ja nie chcę. A to co to jest? A tym koniczykom możemy sobie zmienić coś. Złota rybka. O, 10% szans na wydropienie dodatkowej skrzynki. To takie coś to tak. Takie coś to tak. Od razu lepiej. Idziemy po jabłuszko. O, może po koniczynkę też. Co my tu jeszcze mamy? Long lock. O, złotą rybkę. Dodatkowe skrzynki zawsze na propsie. Idziemy po jabłka. One nas trochę uleczą. O, a tu jest jakaś perła. A co to? A mogę to rozwalić? Chyba nie. Myślałem, że ta perła to coś fajnego, a tutaj... Taka lip... O, a tutaj? Te perły takie, o. Czy to możemy coś? Nie. Dobra, czas pozbierać trochę expa w takim razie. Na. No to waterfall. Tak jest. Wodą to my zawsze. Tam są dwie skrzynki w ogóle. Idziemy może po nie. Cyk, jedna skrzynka. Double. Nie wiem co to znaczy, że double. Ale... Cyk, watershot. Summon power. Cyk. Lighting. Double znaczył, że mogłem sobie wylosować dwie nagrody ze skrzynki. To jest potężne te double. Double jest potężne, to trzeba przyznać. Dobra, elitarny bossik. Damage. Slime'ów. To poproszę większy damage. Kurde, ten mag wody. To potężny mag. A czy to nie jest tak czasem, że ja muszę po prostu znaleźć jakieś przejście, wyjście stąd? Bo ja ostatnio jak gdzieś wszedłem, to dopiero... O, a na przykład jakbym poszedł tam, wszedł do tego budynku. Ciekawe, czy da się w ogóle, nie? Damage tego. Pozwiększmy sobie tych naszych pocisków. Kurczę. Blokuje się na kamieniach. Kurczę, jedyne co można też zarzucić w tej grze, że to jest to samo co... O, pan sprzedający różne rzeczy. Ile mamy? 273 monetki. Co możemy kupić? Sferę. Zamraża. Możemy sobie kupić czapkę maga, która zmniejsza cooldown. O, wszystkiego. To jest dosyć takie fajne. Golden backpack. Możemy sobie go kupić. Możemy sobie zwiększyć item. Bierzemy sobie golden backpacka. I nie wiem, czy tu możemy wejść? Nie. Prawie bym się przez to zabił. No dobra. Może po prostu idźmy sobie zwiedzać. To jakaś ryba. Ryba piła.
Dobra. Piła, piła. A, czekajcie, dajcie mi granat. Cyk. I po sprawie. Nie bym sobie trochę pozwiedzać. O, tutaj widzę dużą rybę piłę. Wilki sobie ulepszmy. Ty. Mam cię, pesku, do... Dawać pieniądze. Dobra. Bo już tak zaczynam, powiem szczerze, niebezpiecznie obrywać. Co mi się strasznie nie podoba. Wilki, weźcie się do roboty. No, no. Odejść, odejść ode mnie. O, dajcie mi burgera. Mniam, 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 mniam. Dobra. Nie wiem, idźmy sobie po prostu. Ała, ała, ała. Ała. Tu coś wybucha. No nie. Nie. Jest coś. Może tu musimy wejść. Challenge. Jaki challenge? Halo. Nie, to jest pułapka. Nie. Nie. Nie, nie, nie żyję. Prawie. Większy jakiś damage. Dobra, nie, zablokowałem się jeszcze. Dajcie mi jakiegoś hamburgera. Dajcie mi żarcie. Tu coś jest. To jest chyba armor. Tak. Troszkę dłużej pożyjemy. No, jabłko tam gdzieś, w tamtą stronę. Dobra. Jabłko. Polskie jabłka. No nie. Czemu tak daleko? Halo. Zjedźmy sobie miejsce. Co? 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 Co to jest? Jakiś efekt. Do jabłuszka w takim razie szybko. Szybko. Póki żyjemy. Niam. Do sera. Póki żyjemy. Szybko. Stinky cheese. Nie. Nie. No i to by było na tyle. Moi mili państwo. Na tym sobie skończymy tę giereczkę. Nie wiem, co mi martwi. A nie, teraz mamy 6 na 11 kryształ, czyli za każdym jakimś... przebiegnięciem? Jak to nazwać? Widzę, że nam się odblokowuje więcej tych kryształów, czyli jest jakiś postęp. I pewnie tutaj później możemy sobie odblokowywać te różne rzeczy. A, patrz, no, nową postać też odblokowałem, która rządzi ogniem teraz, widzę. Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o tej gierce, bo kurczę, tak dosyć fajnie rozbudowana. Fajne, że jakby nie czerpie tylko same z wampirków, a dodaje coś od siebie. Ja daję taki plusik dla tej giereczki. Tak więc, a jak wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka, zostawcie suba, jeśli jeszcze nie macie, i komentarz, czy wam się podobało. Idę zobaczyć skawkę w jakimś odcinku z jakichś innych może wampirków. Na razie!